musi być dobry show, ale musi być również powiązany z dobrymi walkami, z wysokim poziomem sportowym. I to jest właśnie to, czego szukamy. To są po prostu moje marzenia, które zostają powoli spełniane. Sam sobie chcę udowodnić, że jestem coś warty. Jedyne, o czym myślę, to o wygranej w tej walce. Tak będę myślał przez półtora miesiąca. Sinten bem, sinten fort i com vontade de mostrar o meu valor em ring. Droga do tego zwycięstwa mnie nie interesuje. Ważne, żeby ono na końcu przyszło. Cel jest najważniejszy w tym wypadku. Pierwszy raz zobaczycie walkę o pas mistrzowski naszej federacji oraz najmocniejszy fight card w historii FEN. Myślę, że przyszedł ten właściwy moment, żeby w naszej organizacji zaistniała pierwsza walka o mistrzowski pas. To jest jedna z większych szans w moim życiu, którą dostałem i którą chciałbym wykorzystać. Żanu jest nieprzewidywalnym zawodnikiem, który hipnotyzuje publiczność i dlatego chcemy go jeszcze raz oglądać. Nós vivemos numa sociedade em que nós não podemos ser nós próprios. E eu quando ponho a máscara, sou eu próprio. Sou essa pessoa. E eu sinto bem com isso. Uważam, że jest to bardzo utalentowany zawodnik i będzie jeszcze o nim głośno i sporo namiesza, jeśli chodzi o ranking polskich ciężkich. Wchodzę do ringu, aby osiągać swoje cele. Szczupła, wysoka, atrakcyjna dziewczyna, ale bije jak facet. Piotrek Rogosz pokazał, że w walce ma jeden i ten sam plan. Zdemolować przeciwnika i jak na razie idzie mu to świetnie. Uważam, że Michał jest jak maszyna i z walki na walkę będzie coraz lepszy. Jest materiałem na prawdziwą gwiazdę. Mówię, dla mnie każda następna walka jest walką najważniejszą w moim życiu i tak będzie tym razem. Jak wychodzę do ringu, to jestem mega nakręcony. To jest ciężko opisać tą adrenalinę, ale ona po prostu jest, tak jak powiedziałem wcześniej, motywująca. Chcesz tam wyjść, chcesz wygrać za wszelką cenę. Nieważne, czy to będzie knockout, czy to będzie decyzja, zawsze dążysz do tego, żeby to zwycięstwo było, tak? Za dużo myślałem o nim, za dużo myślałem o tej walce i po prostu ja muszę ją zrobić. Ja ją muszę wygrać, ja muszę po prostu nie tyle udowodnić komu, czy tam sobie, ja muszę ją wygrać i to już jest, to zostało postanowione, nie? Duży, silny, a przy tym bardzo dynamiczny, ostatnio udowodnił, że jego przeciwnik musi być bardziej wymagający. Paweł ostatnio był w niezłych opałach, ale zachował zimną krew i zakończył walkę pięknym knockoutem. Myślę, że Tymek jest na właściwej drodze swojej kariery, żeby jako pierwszy zawodnik w historii naszej federacji stanąć do walki o ten właśnie pas. To będzie prawdopodobnie jedna z najmocniejszych kart w historii naszej federacji.